Holecka, witam Państwa i przede wszystkim witam mojego i Państwa gościa, Mariusz Błaszczak, były szef MON klub, szef klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili. Dobry Panie wiecznie. ministrze, jest pan tutaj nieprzypadkowo dzisiaj absolutnie. Jest pan po to, żeby skomentować pewną bardzo poważną sprawę. Ujawniliśmy dziś dokument, że Mon planuje ograniczyć wydatki na obronność o 25%, co do 2028 roku stanowi 57 miliardów złotych. Tak, ja przede wszystkim bardzo dziękuję i gratuluję Telewizji Republika, bo to jest postawa godna najwyższego uznania, a więc ostrzeganie przed tym złem, jakie się dzieje w koalicji 13 grudnia, szczególnie w sytuacji, w której musimy wzmacniać polskie wojsko. Rządy Prawa i Sprawiedliwości były skoncentrowane na tym, żeby wojsko polskie było silne, żeby było wyposażone w nowoczesną broń, i można powiedzieć, że um, chociaż retorycznie koalicja 13 grudnia nie wycofuje się z tych założeń, z tych programów, które przygotował rząd Prawa i Sprawiedliwości, które ja miałem. Sposobność przygotować jako minister obrony narodowej, to w praktyce te programy nie są realizowane. Wciąż czekamy na przykład na podpisanie umowy w sprawie 96 śmigłowców uderzeniowych Apache, wciąż czekamy na podpisanie umowy w sprawie 500 wyrzutów. Ja jeśli chodzi o Apache, przepraszam, że wejdę w słowo, to już czytałam w różnych artykułach, że prawdopodobnie my już tych 96 to raczej nie kupimy, że pewnie kupimy kilka. To bardzo źle. No nie jeszcze, wiem czy to prawda, bo to były tylko niepotwierdzone tak by się, informacje. Jeżeli tak by się stało, to byłoby to bardzo złe dla bezpieczeństwa naszego kraju. Dlaczego potrzebujemy tak dużo tych śmigłowców? Dlatego że one współpracują z czołgami Abrams, już mamy pierwsze zamówione i dostarczone czołgi. W Wojsku Polskim. Kolejne zamówienie będzie realizowane już od przyszłego roku. To jest broń niezwykle skuteczna, jeżeli chodzi o odstraszanie. Przecież o to nam właśnie chodzi, żeby zbudować tak silne Wojsko Polskie, żeby Rosja nie napadła na nasz kraj. Ale właśnie tu jest kwestionowane są te zakupy. Niesłownie, nie w deklaracjach, tylko w działaniach, czynach. Nie ma tych czynów które są niezbędne do tego, żeby realnie wzmacniać polskie wojsko. I dlaczego tak się dzieje, że, że rząd koalicji 13 grudnia jest taki niemrawy w tych swoich działaniach? Bo okazuje się, że są przygotowywane cięcia. Właśnie, budżetowe. bo to są dwie różne sprawy. To, co Pan mówi, że to coś nie jest realizowane, to jest jedna sprawa, a to, że w 2025 roku to ma być zmniejszenie budżetu na obronność 9,4%, w 26 już 11,7%, a w 28 to już 44,8%. No, no właśnie, jeżeli chodzi o płatności za dostarczoną broń. To one muszą być rozłożone w czasie. Rozumiem. Po pierwsze trzeba. Czyli zapłacić to może za mieć związek. Oczywiście, że czego ma. się nie kupuje, a Ależ później będzie obniżanie tak. wydatków. Ma związek, a, ma rozumiem. związek. Dlatego, że musimy w perspektywie wieloletniej mhm. zagwarantować finansowanie uzbrojenia. Stąd też ma związek. Ja się odwołam też do takiego dokumentu, który powstał w Ministerstwie Finansów, Biała Księga Finansów. I w tej Białej Księdze zakwestionowano Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. To fundusz, który powstał w, na podstawie ustawy o obronie ojczyzny opracowanej w Ministerstwie Obrony Narodowej, przyjętej dzięki przywództwu politycznemu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Pan premier Kaczyński był wtedy przewodniczącym Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych. I ten fundusz razem z innymi przepisami ustawy o obronie ojczyzny stanowi fundament, na którym. Budujemy całą konstrukcję rozwoju polskich sił zbrojnych. A więc w tej Białej Księdze kwestionowano zasadność tego funduszu. Jeżeli do tego dodamy jeszcze fakt, że mówiono, że to jest finansowanie pozabudżetowe, że ono jest niewłaściwe, kwestionowano. Jeżeli dodamy do tego kolejny fakt w postaci wprowadzenia procedury nadmiernego deficytu przez Unię Europejską, a więc przez Niemcy, Faktycznie, no to mamy cały obraz tego, co nam szykuje koalicja 13 grudnia. A więc jeszcze raz gratuluję i dziękuję, że Telewizja Republika pokazała ten dokument. Początkowo kwestionowano, że on nie istnieje. Tak. Posłowie znaczy Prawa i Sprawiedliwości... Szef MON powiedział, że to kłamstwo w odpowiedzi na pańskiego tweeta. Ja cytuję, słowo kłamstwo zostało użyte, a MON żąda, też cytuję, natychmiastowego sprostowania fałszywych informacji przez telewizję Republika. Tylko my chyba nie mamy czego prostować, bo sztab generalny potwierdził, że taki dokument jakby istnieje, tak, istnienie tego dokumentu. Co innego jest mówienie, czy będzie realizacja jego, ale ja mówię o istnieniu tego. Z jednej dokumentu. strony tak. nie mówi, że to jest realizowane, tylko że to jest taki plan, tak, zapisany w tym dokumencie. Również posłowie Prawa i Sprawiedliwości dziś byli na kontroli poselskiej mhm. w Ministerstwie Obrony Narodowej i usłyszeli od urzędników. Dyrektor z MON generalny Mon Michał Dziubak. Tak, usłyszeli od to. tego pana i od innych urzędników, że taki dokument istnieje. A więc, no cóż, mieliśmy do czynienia z taką oto sytuacją i tu postawa Telewizji Republika i szefa sztabu generalnego. To wszystko było rano, Kukuły. po ujawnieniu przez nas. To straszenie to kłamstwo i że tutaj będą w, za rozpowszechnianie fałszywej informacji będziemy mieli konsekwencje. Ale panie ministrze, jeszcze jedną rzeczą nas tutaj MON w swoim komunikacie straszy. Ponadto rodzą się pytania, ja cytuję, o możliwe inspiracje zagraniczne, w tym rosyjskie, które mogą stać za tymi działaniami. Chcemy wiedzieć, na czyje zlecenie działali autorzy tych nieprawdziwych doniesień jakie były ich motywacje, to są słowa dla nas obraźliwe i myślę, że my wystąpimy z pozwem sądowym. Sądzę, że, że rzeczywiście trzeba reagować. Misja mediów jest taka o to, żeby informować opinię publiczną o tym, co się dzieje, a po siłowym przejęciu telewizji polskiej próba taka została podjęta przez koalicję 13 grudnia, żeby domknąć system. Żeby opinia publiczna nie mogła zapoznać się z informacjami. Więc jeszcze raz potwierdzam, że świetną pracę wykonała Telewizja Republika, pokazując właśnie to, co miało być ukryte. To, co miało być ukryte. No i postawa szefa sztabu generalnego generała Wiesława Kukuły, który się sprzeciwił. Odpowiedział negatywnie, tak. zapytany o treść tego pisma, w sensie czy on się na to zgadza, a więc nie zgodził się, stwierdzając wprost z tego pisma publikowanego przez telewizję Republika, wynika wprost, że zdaniem szefa sztabu generalnego te cięcia godziłyby w cały proces modernizacji polskiego wojska, a więc w to wszystko, co dotyczy właśnie wzmacniania wojska poprzez wyposażanie go w nowoczesny sprzęt, ale tak, że było to jasno stwierdzone, że chodziło o cały system produkcji amunicji dla Wojska Polskiego, też niezwykle ważny w dzisiejszych czasach. Należy ten potencjał produkcyjny bardzo mocno rozwijać to jest zadanie dla polskiego państwa na to są potrzebne pieniądze i te pieniądze właśnie próbowano odebrać poprzez zapowiadane cięcia, ale także jeżeli chodzi o finansowanie obecności wojsk sojuszniczych w naszym kraju, to przede wszystkim chodzi oczywiście o wojska Stanów Zjednoczonych, przecież to za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości zostało wynegocjowane to że z Polski dowodzone są oddziały amerykańskie, sił lądowych amerykańskich na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, i to w Polsce jest dowództwo, w Poznaniu piątego korpusu sił lądowych Stanów Zjednoczonych, które jest na stałe w naszym kraju, a więc to jest osiągnięcie bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa, gdyż obecność wojsk amerykańskich odstrasza agresora i daje też pewną szansę, sposobność do tego, żeby nasze siły zbrojne mogły ćwiczyć na co dzień, a więc mogły też wzmacniać swoje umiejętności, swoje zdolności. Przecież nie ulega Żadnej wątpliwości, że wojska Stanów Zjednoczonych są najsilniejszymi wojskami na świecie. Panie Ministrze, ale bardzo boli zdobycie tych informacji przez telewizję Republika, bo mamy potwierdzoną informację, że żandarmeria wojskowa weszła do budynku Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, żeby sprawdzić, w jaki sposób myśmy weszli w posiadanie tych informacji. Rzeczywiście te informacje miały być skryte, miały być niedostępne opinii publicznej. Stąd taka nerwowa reakcja zacytowana przez panią redaktor, przedstawicieli MONU i stąd też taka forma właśnie represji. No mam nadzieję, że szefa sztabu generalnego nie aresztują i nie skują w kajdanki, tak jak, tak jak to zrobili wobec żołnierzy, którzy strzegli granicy naszego kraju. To była, to była sytuacja bez precedensu, żeby żołnierzy za użycie broni w obronie polskiej granicy tak haniebnie potraktować, a to się wydarzyło w marcu tego roku. I wciąż w prokuraturze... Jakie są informacje właśnie? W tym no właśnie, wciąż w prokuraturze Adama Bodnara... Jest zespół powołany do tego, żeby zajmował się oceną postawy żołnierzy na granicy, a więc, żeby faktycznie oskarżać żołnierzy. Natomiast presja ma sens. Presja opinii publicznej, polskiej opinii publicznej ma sens, gdyż zniesiono. Pewne środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia tych żołnierzy. Jak była informowana opinia publiczna, oni wrócili do służby. Sprawa wciąż jest w toku. Powinna być też umorzona, w moim głębokim przekonaniu. Tak należało zrobić, no ale czego się spodziewać po prokuraturze? Nie, no, skoro która... skoro zespół świeżo powołany w kwietniu, a pan chce uczestniczenia, no to zespół musi coś czego, czego się ponieść po no, nich spodziewać. tam mają w tym zespole również o, uczestniczyć. O właśnie, no to, to to jest recepta na to, żeby sparaliżować no, nie, żołnierzy. Pozwoli działać, panie, panie oni tylko co innego potrafią. Oni potrafią tak jak wczoraj wejść do KRS-u, rozpróć szafy. szafy pancerne. Za tylko o tym porozmawiamy. No, ale w... to, to, jest, to są to. rzeczy. Jeszcze kończąc ten Chciałabym pana zapytać, w ciągu czterech lat 57 miliardów mniej, ponad 57, to, to co to oznaczałoby na konkretnych przykładach, na przykład, dla, dla wyposażenia polskiej armii, bo o tym mówimy, tak? To byłoby bardzo silne uderzenie właśnie w rozwój, w modernizację polskiego wojska, gdyż. Proszę też zwrócić uwagę, że w odpowiedzi przedstawionej przez telewizję Republika szefa Sztabu Generalnego jest wspomniane, że te cięcia miały dotyczyć centralnych programów rozwoju, a więc tego wszystkiego, co związane jest z modernizacją mhm. wojska, a więc nie, nie utrzymania, nie, nie serwisowania, nie, nie takich działań, tylko działań modernizacyjnych. Wzmacniających polskie wojsko. I to było bardzo bolesne, gdyż, no cóż, no, mo, można nawet przyjąć to, że, że, że nawet hipotetycznie, hipotetycznie, Mógłby budżet monu wzrastać, ale to, co było w tym tak zwane CPR wskazane tak? tak. centralne plany rozwoju, to, co jest wskazane w piśmie dotyczy rozwoju właśnie. modernizacji, modernizacji, a więc koszty utrzymania zwiększają się. Z roku na rok, teraz przecież rząd Kalicji 13 grudnia zafundował podwyżki cen energii, cen gazu, to wszystko się przecież przekłada później na wzrost kosztów utrzymania, no to również chodzi o wojska, ponieważ. Na wyposażenie, a nie a tu o, chodzi o, o budżet w ogóle, który tak jest. może być, nie wiem, na premię przyznawane. Tak jest, tu chodzi o budżet. Ale tu jeszcze na modernizację. jedna jest taka, w tym, tym piśmie, w tej odpowiedzi Sztabu Generalnego, jest w odpowiedzi na wystąpienie, tutaj znak sprawy jest podane dotyczące uzgodnienia projektu wytycznych ministra obrony, Narodowej Do planowania budżetowego w Resorcie Obrony Narodowej na 2025 rok. Wie pan, ja na początku myślałam, że to jest tak, że gdzieś w Ministerstwie Finansów są plany tego obcięcia i że ten dokument przyszedł do Monu z Ministerstwa Finansów z takimi oto propozycjami, a Ministerstwo Finansów krzyczy nie. Ale widzę, że to, to jest dotyczące uzgodnienia projektu wytycznych Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego. No, no właśnie. No, właśnie, tu jest dużo takich. Nie ministra finansów. Tu jest dużo takich znaków zapytania, ale można powiedzieć, że, że to się wszystko wpisuje w jeden obraz, który już przeżywaliśmy za czasów tak zwanego pierwszego Tuska, kiedy to mówiono, że nie ma pieniędzy i nie będzie. Teraz też słyszymy o tym, że, że są trudności finansowe. Na bezpieczeństwie nie wolno oszczędzać. Bezpieczeństwo jest warunkiem rozwoju gospodarczego też naszego kraju. No a ja to traktuję jako preludium do tego, że usłyszymy za jakiś czas, że no właśnie tak jak rozmawialiśmy, że już nie 96 śmigłowców uderzeniowych. A patrz, tylko mniej, że, że nie To zaznaczam, to nie Heimart, są żadne informacje tylko oficjalne, tylko gdzieś przeczytałam, że my tego, to, takiej ilości to nie. Ale możemy się tego spodziewać. Też bardzo takie charakterystyczne było to, że, że dziś posłowie Prawa i Sprawiedliwości na korytarzu w ministerstwie obrony narodowej spotkali emerytowanego generała Różańskiego, dziś senatora trzeciej drogi, czyli koalicji 13 grudnia. Człowieka, który mówił jeszcze kilka miesięcy temu, że zbyt dużo broni zamawiał rząd prawa i sprawiedliwości, że trzeba będzie zweryfikować po wyborach te kontrakty, no więc to się wszystko w, jedną, w jeden obraz układa. To przejdźmy do tematu KRS, który pan poruszył. Wczoraj widzieliśmy policja, prokuratorzy, tak Wasyścia, właściwie powiedzmy sobie, jeden prokurator był zwłaszcza taki bardzo żądny tego wtargnięcia i zabrania tych dokumentów. To chodziło o dokumenty spraw dyscyplinarnych sędziów, na przykład sędziego żurka, sędziego gąciarka. Oni wtargnęli rozpruli szafy. Bo nie było pisma, procedura nie była zachowana, że trzeba wydać te dokumenty. Nie było sędziego z który mógłby te dokumenty wydać, bo był na Europie, ale zadeklarował, że dziś przyjedzie, zresztą on dziś przyjechał rzeczywiście, tak. ale szafy zostały tam porozpruwane W jednym pomieszczeniu dwie szafy, no nie było tego, co chcieli. To weszli do drugiego pomieszczenia, kolejna szafa i tak dalej. I ja słyszę od pani rzecznik, Prokuratora generalnego bodajże, pani e, prokuratora Damiak, że oni wcale nie weszli do KRS-u, tylko weszli do pomieszczeń zajmowanych przez KRS i że to chodziło no, o, o, o rzecznika tak dyscyplinarnego, żeby zabrać te dokumenty od rzecznika dyscyplinarnego, a sędzia Radzik twierdzi, no przepraszam, ale tu są wszędzie sygnatury KRS, no to no, no, weszli tak. do KRS-u, no nie twórzmy nowego bytu. No to jak to w końcu było? Jak pan to widzi? No ja, ja to postrzegam jako kolejny etap uderzenia w instytucje konstytucyjne, Instytucje niezależne. No przecież już mieliśmy tak w przypadku zapowiedzi dotyczących ataku na prezesa Narodowego Banku Polskiego. One się jeszcze nie spełniły, ale przecież oni są zdolni do wszystkiego. A, a czyny te nielegalne czyny ze złamaniem prawa no podejmowane... prowadzić gościa z nbp mówił No właśnie. Te, te działania podejmowane z łamaniem prawa, ewidentnym łamaniem prawa. No to jest oczywiście przejęcie siłowe Telewizji Polskiej, to jest przejęcie prokuratury, bo przecież bezpodstawnie, zupełnie. Prokurator krajowy jest powołany przez prokuratora generalnego Bodnara, ministra sprawiedliwości, nielegalnie. No Nielegalnie jest powołany. A teraz ja to postrzegam jako próbę ataku na sąd. Krajowa Rada Sądownictwa też wypowiadają się ale, politycy koalicji Panie 13 mistrze. grudnia i, i to jest krok po kroku. Dobrze, ale słyszał Pan parę dni temu, to było kiedy Pan minister Bodnar był. W stacji komercyjnej na Wiertniczej i kiedy pytany przez prowadzącą y odpowiadał no ale to jak mam wejść, to mam wejść siłą, z policją i tak dalej, więc widać było, że on wydaje y się szczerze mówił chyba tak, nadzieję, że nie miał przekonania co do takiego załatwiania sprawy, tak, powiedzmy to delikatnie. To z jednej strony ta telewizja komercyjna wpłynęła na profesora Adama Bodnara, z drugiej strony może Roman Giertych bo też co, się, co się stało, tak? no bo o, o z wielkim przekonaniem mówił mi minister sprawiedliwości, prokurator generalny, były rzecznik praw obywatelskich na autorytet. Najął się do brudnej roboty, no i ten, który go najął, wymaga od niego, żeby, żeby tą brudną robotę wykonywał. Rzeczywiście to jest upadek tego człowieka. Hmm, który oczywiście poglądy malewicowe, Wie pan, bo ja ale sobie, bo ja sobie wyobrażam, że kiedy był pan ministrem, ja na przykład mówię coś do pana, robiąc z panem wywiad, jeszcze w Telewizji Polskiej, dajmy na to, i ja powiem, no jak to, no dlaczego tego nie robicie, dlaczego tego nie robicie, a pan mi mówi, no pan, sobie, ja sobie tego nie wyobrażam, a, a ja odpowiadam, no ale z taką i taką instytucją, bo tam pada, to, w Telewizji Polskiej tak było, mhm. no i mija kilka dni. Tak. I scenariusz się spełnia. No, co to by było? Czy pan sobie wyobraża te nagłówki wszystkich gazet? Tak, Wszystkie tak. telewizje. No, Ale to, to jest taka arogancja, jak ten znany cytat z jednego z filmów Barei, kiedy to przychodzi klient do szatniarza, chce odebrać płaszcz, który zostawił wcześniej w szatni, a szatniarz mu odpowiada: Nie mam pańskiego płaszcza, i co mi pan zrobi? No, proszę bardzo, oni łamią konstytucję. Koalicja 13 grudnia Rzeczypospolitej Polskiej, a tak krzyczeli, że ona podobno była łamana rzekomo. Oni łamią ustawy. Oni działają w sposób karygodny. To nie ma nic wspólnego z demokracją. To nie ma nic wspólnego z demokracją, tylko oni są, czują się silni, bo uważają, że mają protektora w Berlinie. No ale ten protektor przyjechał dwa dni temu do Warszawy, no i w sposób arogancki potraktował protegowanego swojego, czyli Donalda Tuska. To, to też było bardzo charakterystyczne. No, że, żeby z taką butą i arogancją, a zresztą buta niemiecka, jest znana, no ale chociaż może by jakieś pozory zachował, kiedy, a jeszcze Donald Tusk na, na tej konferencji prasowej wspólnej z kanclerzem Scholzem kwestionuje w ogóle zasadność wypłaty przez Niemców reparacji. No to, to jest jakiś wielki skandal, jakiś wielki skandal to i mówi, że że każda suma jest większa niż zero. Co, coś takiego padło. No to, 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 jest, e, to jest prawda, ale... Prośba o jałmużnę, tak? Właśnie, państwo, polskie, państwo Polskie zostało zgładzone przez Niemców i przez Rosjan, bo to Pakt Ribbentrop-Mołotow. Dopuścili się Niemcy zbrodni. Nie ma rodziny, która by nie doświadczyła zbrodni niemieckich. Traumy po tym okresie okupacji, czy to niewolnicza praca, czy, czy łapanki, czy morderstwa. Morderstwa, przecież obozy koncentracyjne. To wszystko działo się w naszym kraju. Zubożenie, z, z, z straty. No ale majątkowe. musi nam wystarczyć zapowiedź pomnika i ewentualne od, nie wiadomo, kiedy, bo nie została podana data, i nie wiadomo, w jakich wysokości odszkodowania, czy zadośćuczynienie tak, dla ofiar. Nie wiadomo kiedy i czy w Dla ogóle. Żyjących. Dla żyjących w 80 tak. lat tak, tak, po, po, wojnie. po wojnie. Po zakończeniu. Ale to nie wojny zostało świata. powiedziane, bo może to, to będzie za 10 skandal. lat, na przykład. Niemcy więc, się zbiorą te odszkodowania, kiedy już. Najpierw napadli na Polskę Niemcy, dopuścili się zbrodni. A teraz przyjeżdża kanclerz Niemiec i mówi tak. Tych, których. Nie zabili Niemcy, którzy przeżyli, którzy jeszcze wciąż nie zabić, żyją, tak? no to może za, za jakiś czas, w perspektywie nie wiadomo jak długiej, to może dostaną jakieś zadośćuczynienie Tak, ale jakie jeszcze nie skala. wiemy i kiedy nie wiemy? Brakuje reakcji Donalda Tuska. Jest jeszcze gorzej, bo Donald Tusk mówi o przywództwie niemieckim w Europie. To jest, cóż, to to jakiś hołd jest, prawda? Co, co to jest? Jak to można. Jak to można A jak nazwać? można wytłumaczyć fakt, że pan ambasador Szatkowski, który był naszym ambasadorem przy NATO, Miał szansę na objęcie stanowiska zastępcy sekretarza generalnego NATO. Rozumiem, że pana Szatkowskiego można nie lubić. Druga strona polityczna może mieć do niego jakieś anse, ale MSZ odwołuje go w atmosferze skandalu. Wygląda na to, że zupełnie bez powodu, bo żadnego skandalu nie było. On sam mówi, że będzie pozywał wszystkich, bo sam się poddał z dobrej woli procedurom dodatkowym, procedurom bezpieczeństwa. No, ale odgryźliśmy sobie ucho, bo tego stanowiska Polska nie będzie miała, tak? Jeszcze na kilka tygodni przed szczytem NATO. Tak. Teraz, właśnie, odbędzie się szczyt NATO w Waszyngtonie. Odwołany został ambasador Polski przy Sojuszu Północnoatlantyckim. Ja pracowałem z panem ambasadorem Tomaszem Szatkowskim. To jest wybitny specjalista w tej dziedzinie i zresztą miałem sposobność też wielu rozmów z naszymi partnerami z NATO. W towarzystwie pana ambasadora Szatkowskiego był znany i szanowany przez naszych partnerów i rzeczywiście jest świetnie przygotowany do tego, żeby pełnić taką rolę również w instytucjach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ma myślę, że jedną z najwyższych kompetencji. Dziś w naszym kraju, żeby, żeby taką rolę odgrywać w NATO. A więc, o co w tym wszystkim chodzi? No, o zemstę, o rewanż. chodzi o to, żeby pokazać, że, że, że oni są silni ci, którzy dziś polską. Wie pan, rządzą. Ale gdyby była taka I że możliwość. że zaszkodzić nawet Polsce, tak, by swoją zemstę zrealizować. Wie pan, bo gdyby była taka możliwość, że nie wiem, oni wymieniają na jakiegoś swojego kandydata i to stanowisko nie przepada, no to mogłabym powiedzieć, dobrze, no, szczą się, ale biorą swoich, nic Polska nie traci, ale tutaj tak nie jest. A to jest rzeczywiście bardzo charakterystyczne, bo jeszcze kilka miesięcy temu mieliśmy taki skandal, że odwołany został pierwszy polski dowódca, pierwszy Polak, który był dowódcą Eurokorpusu w atmosferze absolutnego mm. skandalu. I moim zdaniem, później konsekwencje były takie, że kiedy Dochodziło do wyboru przedstawiciela wojskowego przy Unii Europejskiej i kandydował na ten urząd inny polski generał, bo odwołali z Eurokorpusu generała Gromadzińskiego, a tu generał Wojciechowski. Kandydował na ten urząd, przegrał rywalizację. Z kim przegrał? Z dowódcą, z generałem z Irlandii. A proszę porównać chociażby w stopień nakładów, wysokość nakładów na obronność Polski ponad 4%, Irlandii 0,2%. A więc uderzyli w ten sposób, podważyli wiarygodność. Naszego kraju, no bo nasi partnerzy ocenili, że no coś się dzieje złego. Teraz słyszałam, że z Finlandii znowu kandydat miałby szansę. Aha, no w właśnie. W związku z czym nie, nie, nie wiem, czy to jest potwierdzona informacja, ale jeśli tak, no to Finlandia dopiero co weszła do sojuszu, a myśmy w tym sojuszu to już jesteśmy. Tego, tego Ładne nawet parę lat. nie sposób skwitować w ten sposób, że, 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 że no szkoda, że, że to jest jakiś błąd. To jest działanie na Niekorzyść Polski. To jest podważanie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. To jest uderzenie w obronność naszego kraju w sytuacji, w której za wschodnią granicą Polski toczy się wojna. No właśnie, nie wiem, czy już powinnam oddawać głos Kasi Gujskiej, bo nie, ma, nie mam informacji. Mamy jeszcze chwilę. No ale panie ministrze, ja rozumiem. Jestem w stanie zrozumieć polityczne walki, polityczne niuansowanie sytuacji i tak dalej, ale mówiło się, że jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, akurat to stanowisko jest związane z kwestiami też polskiego bezpieczeństwa, tak. że będziemy ponad podziałami i to podkreśla i szef Monu, i Donald Tusk o tym też sam często mówi, że tutaj jednak kwestie bezpieczeństwa to nikt nie podważa. No i, i o co chodzi w takim razie? A po raz kolejny powiedziano co innego, zrobiono coś dokładnie odwrotnego. Taką wagę mają te deklaracje składane przez Tuska czy przez koalicję 13 grudnia, jak deklaracja Donalda Tuska z jesieni ubiegłego roku, że jeżeli obejmie władzę, to benzyna będzie kosztowała 5,19 albo jak to, że nawoływał do bojkotu referendum. Jedno z pytań referendalnych dotyczyło sprzeciwu wobec paktu migracyjnego. Pakt migracyjny niestety został wprowadzony, a Donald Tusk twierdzi, że że Polska skorzysta na pakcie migracyjnym. Już widzimy, jak nie, korzysta. Mówi, Polska. Mówił, że to w ogóle nas nie będzie dotyczyło, a potem, że skorzysta. No, no właśnie, już widzimy, jak korzysta jest wzbogacana przez migrantów, którzy są dostarczani przez stronę niemiecką do naszego kraju. To, to żadna korzyść. Całkiem za darmo dostarczanie. To, tak, to żadna, to żadna korzyść. To jest zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Po rządach prawa i sprawiedliwości Polska. Jest krajem bezpiecznym. No ale po rządach Donalda Tuska przestanie być krajem bezpiecznym. Stąd też nasza inicjatywa referendalna na jesień tego roku, nasza inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości, żeby zebrać podpisy pod projektem referendum w sprawie paktu migracyjnego, naszą intencją jest doprowadzenie do tego, żeby była przedstawiona właśnie decyzja. Polaków odnośnie tego, że oczekujemy odrzucenia paktu migracyjnego, wrzucenia paktu migracyjnego do kosza. Po rozmowach z ludźmi sądzę, że jest to bardzo możliwe. Żeby, żeby właśnie osiągnąć ten cel. I wtedy Donald Tusk już na arenie międzynarodowej nie będzie mógł powiedzieć, że jakieś korzyści będą z paktu migracyjnego, czy też będzie zobowiązany do tego, żeby reprezentować wolę Polaków, która, jestem o tym przekonany, będzie taka o to, że pakt migracyjny należy wrzucić do kosza. Pod warunkiem, że nie będzie uroczyście unieważniał referendum. Miejmy nadzieję, że... Od takim warunkiem wy... rzeczywiście, tak. Tak. Bardzo dziękuję. Mariusz Błaszczak, dziękuję. były szef MON. Prawo i Sprawiedliwość był naszym gościem, a ja łączę się ze studiem numer dwa, z Kasią Gójską, która już jest gotowa, już czeka i stawiam w ciemno, że ten temat, który dziś ujawniła Telewizja Republika, dokument redukujący wydatki na obronność, będzie też u ciebie w programie. Witam Cię serdecznie, Danuś. Witam Państwa, oczywiście bardzo serdecznie. Tak, wygrałaś. Rzeczywiście o, tym, o tej sprawie będziemy rozmawiać, bo trudno nie rozmawiać w sytuacji, kiedy mamy potwierdzenie, bo nikt już rozsądny tego dokumentu nie kwestionuje nie kwestionuje jego prawdziwości, jest potwierdzenie Sztabu Generalnego, że ten dokument jest prawdziwy, jest potwierdzenie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, że ten dokument jest prawdziwy. Więc będziemy rozmawiać na temat planu ogromnej redukcji kosztów na polską obronność. 50, ponad 57 miliardów złotych, ale szanowni państwo, dziwne rzeczy się dzieją po ujawnieniu tego dokumentu przez Telewizję Republika. Dowiedzieliśmy się z dwóch niezależnych źródeł, że w siedzibie Sztabu Generalnego pojawiła się żandarmeria wojskowa. O tym państwa informowaliśmy. Teraz nasz dziennikarz śledczy, Piotr Nisztor, dostał informację od rzecznika żandarmerii wojskowej. Że żandarmeria nie prowadzi czynności w sztabie generalnym. To oczywiście nie jest równoznaczne z tym, że tam dzisiaj żandarmerii wojskowej nie było. Więc sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Dzisiaj rano pan premier Władysław Kośniak-Kamysz w taki sposób no, dość niezręczny się tłumaczył. Zresztą wczoraj też w ogóle no, odpowiadając na pytanie naszego reportera, negował prawdziwość tego dokumentu. Będziemy dzisiaj na ten temat rozmawiać, ale oczywiście i sprawa na łomiarzy, czyli prokuratora w obstawie kilkudziesięciu policjantów na siedzibę KRS, również będzie poruszona i jeszcze wiele innych tematów związanych z polskim bezpieczeństwem. Zaczynamy już za chwilę. Katarzyna Gujska i jej goście. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Zapowiada się bardzo emocjonujący i merytoryczny wieczór, Kasiu. Dziękuję bardzo i dziękuję również jeszcze raz dziękuję. Panu Ministrowi i naszym widzom przede wszystkim. you <music>